W tym cudzie, którego dokonuje Jezus, warto zwrócić zrzu uwagę na takie dwa elementy. Po pierwsze, całe to wydarzenie objawia moc słowa. Jezus uzdrawia przy pomocy słowa. To słowo ma nie tylko nas pocieszać, nie tylko dawać nam mądrość, ale też ma nas uzdrawiać. Warto po to słowo sięgać, warto nim się karmić. To wydarzenie też pokazuje, że celem Jezusa jest walka o człowieka. Że nie chodzi tylko o pokonanie zła. W centrum myśli Jezusa, w centrum jego zaangażowania, w centrum tego cudu jest człowiek. Jezus bije się o człowieka i warto sobie zdać sprawę z tego, że również bije się z taką samą zaciekłością, z takim samym zaangażowaniem o moje i Twoje serce.